Mówiąc o podstawach przy teorii pieniądza, generalnie warto zwrócić uwagę na to, jak ewoluowała kwestia czegoś takiego jak teoria pieniądza, bo ona się zmieniała, to znaczy inaczej wyglądał opis teorii pieniądza w XIX wieku, inaczej wyglądał w XVIII, a zupełnie inaczej w XX i teraz w XXI już zupełnie inaczej wygląda. My tutaj mamy, akurat na tej szkole tak zauważyłem, że się trochę zmienił program, w sensie, że kwestią pieniężnym jest poświęconych mniej czasu, mniej miejsca niż zazwyczaj było, więc no tutaj na początek chciałem tylko wspomnieć o tych kwestiach historycznych, które kiedyś swego czasu miały osobny wykład. Tak w ogóle kwestia organizacyjna, jak ktoś ma jakieś pytania takie powiedzmy na szybko, czyli bardzo krótkie, nie komentarze, nie historie życia, nie swoje jakieś przemyślenie na temat czegoś luźno powiązanego z tematem, tylko takie szybkie pytanie do czegoś niejasnego, to oczywiście bardzo proszę śmiało z ręką albo nawet bez ręki szybko powiedzieć. Jak się zrobi z tego za duży chaos, to będziemy adaptować się do stylu wykładu. Tak? Także jakby ktoś chciał, to oczywiście bardzo proszę, czegoś nie rozumiał, szybciutkie pytanie chciał zadać, to śmiało, chociaż postaram się zostawić, mimo że nam trochę zjadło czasu, postaram się zostawić trochę czasu na koniec na pytania. Tak więc historycznie, jak popatrzymy na to, czym była teoria pieniądza, czy co mówiono o teorii pieniądza, no to mieliśmy do czynienia z analizą historyczną tego, jak pieniądz powstawał, czyli wykształcenie się pieniądza. Takim epokowym przełomem jest opracowanie Misesa Theorie des Geldes und Umlaufsmittel, czyli teoria pieniądza i środków fiducjarnych, wydana w 1912 roku. Ona właśnie jak gdyby stoi dwoma nogami w dwóch różnych epokach. Z jednej strony w tej epoce XIX-wiecznej teorii pieniądza, gdzie zajmowano się opisem samego powstawania, a z drugiej strony takim bardziej współczesnym podejściem pokazującym jak gdyby istotę pieniądza od tego, jak kształtuje się jego wartość i jakie związki są teorii pieniądza, na przykład z teorią bankowości. W tych historycznych analizach mieliśmy na przykład opisy, jakie cechy posiada pieniądz, także musi być rzadki, wysoka siła nabywcza na jednostkę fizyczną, że musi być rozpoznawalny, transportowalny, etc. i tak dalej. Dlatego wybrano kruszce w pierwszej fazie rozwoju ludzkości, gospodarki pieniężnej. Przedstawiano funkcję pieniądza, tak, czyli że no, jest ta główna funkcja środka wymiany powszechnie akceptowanego, ale do tego są te funkcje pokrewne, czyli tam jednostka rozrachunkowa, środek jakiejś tam tezauryzacji, tak jak się mówi, czyli jak gdyby wyciągania z obiegu pieniędzy w jakimś stopniu większym niż reszta, tak. No, każdy pieniądz tak naprawdę jest wyciągnięty z obiegu, tylko niektóre się wyciąga trochę bardziej, tak, niektórzy trochę mniej je wydają. No i ten sposób pomiaru wartości rynkowej, czyli ten sposób otwierający kalkulację. Natomiast współcześnie, teraz jak się popatrzy na teorię pieniądza, to raczej się kładzie akcenty na alchemię pieniądza, czyli właśnie tego, jak pieniądz powstaje, gdzie powstaje, jakie są konsekwencje powstawania tego pieniądza. Jak na przykład chcemy poczytać literaturę głównonurtową, no to tam głównie będzie o kanałach transmisji pieniądza na przykład, o których trochę powiem na koniec. W wypadku analizy pieniądza czasami wysuwa się na front takie określenie jak rynek pieniądza. Ja tutaj narysowałem przykładowy tak, wykres, którym się męczy zawsze nas na zajęciach z ekonomii jakiejkolwiek, popyt, podaż i przedstawia się koncepcję popytu, koncepcję podaży, koncepcję ceny, znaczy jakiejś jednostki pieniężnej, którą musimy zapłacić za dane dobro. Jest trochę dyskusji na przykład w mikroekonomii dotyczących tego, czy ta cena jest realna. Milton Friedman takie dyskusje właśnie prowadził, czy jak rysujemy krzywą popytu, to patrzymy, czy tam powinny być wielkości nominalne, czy realne. To ma na przykład znaczenie w kwestii elastyczności dochodowej popytu, jak chcemy ją rozważać, czy przesuwa całą krzywą, czy nie przesuwa całej krzywej. I takie tam historie. Natomiast w przypadku pieniądza ta analiza jest w zasadzie generalnie mało praktyczna. Zresztą w ogóle, czy można powiedzieć, jak mamy na przykład rynek krzeseł, samochodów, skarpet, ubrań, jedzenia, artykułów gospodarstwa domowego, czy możemy w ogóle powiedzieć, że mamy do czynienia z analogicznie istniejącym rynkiem pieniądza? Czy można użyć w ogóle takiego określenia jak rynek pieniądza? No i druga połowa XX wieku to jest trochę przerzucanie się autorami na temat właśnie tego, czy można powiedzieć, że pieniądz ma swój rynek. Tak? Można nawet powiedzieć, że do pewnego stopnia to wręcz przybierało karykaturalne obrazy, tak? No bo samo pojęcie rynku pieniądza ma i nie ma sensu. To znaczy ma sens o tyle, że istnieje coś takiego jak system wymian na rynku, który powoduje, że mamy do czynienia z czymś w stylu rynkiem pieniądza, czymś w stylu rynku pieniądza, ale z drugiej strony rynek pieniądza jest absolutnie unikatowy pod tym względem, że no, nie da się go wyodrębnić od reszty gospodarki, dlatego że rynek pieniądza to można powiedzieć, że to jest cała makroekonomia, więc nie jest to taki charakterystyczny rynek. No i w tej drugiej połowie XX wieku to trochę mamy takie właśnie przerzucanie się terminologią, tak? Czy można powiedzieć, że jest rynek pieniądza, czy nie, tak? Momentami wręcz przyjmujący charakter. To też wewnątrz szkoły austriackiej takie dyskusje się pojawiały. Niektórzy twierdzą, że można się posługiwać pojęciem rynku pieniądza, inni twierdzą, że nie, absolutnie nie. Tak, to momentami przypomina żywot Briana i tam rzuca kamienowanie, tak, za powiedzenie słowa, o, on powiedział rynek pieniądza i kamieniem go od razu, tak, nie wolno, nie można, niedopuszczalne, absolutnie, tak. Do takiego paradoksu dochodzi tak, że nawet ktoś tam użyje raz, to no, też dostaje głową w kamień, tak, znaczy kamieniem w głowę, tak, głową w kamień. Także czy to pojęcie jest dopuszczalne, czy nie, to ja już to zostawiam dla każdego indywidualnie. Przejdźmy generalnie do tego, co nas interesuje właśnie z perspektywy bieżącej wartości pieniądza, czyli do ceny pieniądza, a w zasadzie do cen pieniądza. Jak już ustaliliśmy, przynajmniej na poziomie jakimś takim bazowym, rynek pieniądza, jeśli używamy tego terminu, jest czymś zupełnie odrębnym od pozostałych rynków, w tym znaczeniu, że on się nie dokonuje w jakiejś odseparowanej części rynku makroekonomicznego, tylko te wymiany dotyczące cen pieniądza, one się odbywają na całym rynku. Krótko mówiąc, wszyscy sprzedawcy dóbr i usług, którzy wchodzą w jakiekolwiek ze sobą transakcje, obojętnie czy to jest rynek giełdowy, obojętnie czy to jest rynek dóbr realnych, rynek dóbr konsumpcyjnych, kapitałowych, wszyscy w jakiś sposób uczestniczą w kształtowaniu się ceny pieniądza i cen pieniądza. I teraz, czy istnieje w ogóle coś takiego jak jedna cena pieniądza? W ogóle oczywiście nie mylmy tutaj z samego terminu stopy procentowej, bo często w powszechnym, tak, na przykład w żargonie jakimś takim bankowym mówi się, że cena pieniądza to jest cena kredytu. Czyli stopa procentowa. Stopa procentowa generalnie to jest jedna z cen pieniądza, tak? W sensie takim, że to jest jakaś tam cena przyszłego pieniądza w stosunku do jego dzisiejszej wartości. Termin zasadny, ale trochę mylący, bo my kiedy mówimy o kształtowaniu się cen na rynku czy wartości pieniądza, czyli po prostu jego siły nabywczej, to mamy na myśli całe spektrum cen pieniężnych i każda z cen poniekąd to jest taka składowa cena. To znaczy każdy, kto uczestniczy w wymianie, tak, generuje jak gdyby cenę pieniądza, jeżeli to jest transakcja zrealizowana oczywiście, a nie cena ofertowa, tak, czyli sprzedaż na rynku nieruchomości, jakiejś nieruchomości za 400 000 złotych, to oznacza, że mamy wygenerowane, że 1 zł to jest tam 1/400 000 tejże nieruchomości. Oczywiście wiadomo, nieruchomości nie są idealnie podzielne, tak jak pieniądze, więc to trochę absurdalnie brzmi, ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to jest cena jednej jednostki pieniężnej akurat w tej transakcji. I my mamy całą masę, całe spektrum takich transakcji na rynku, które są codziennie realizowane. Tak? Kupujemy tam chleb za 3 zł, czy ile ten tam chleb kosztuje, nie wiem. No to oczywiście tam cena jednego bochenka to jest ta 1/3, czy tam 1/4, czy tam 1/5 złotego. Znaczy 1/5 bochenka to jest 1 zł, tak? Jeżeli kosztuje 5 zł na przykład. Bardzo dobrym mi się wydaje wprowadzeniem do tego są pierwsze rozdziały książki trochę nierównej, tajniki no, Mystery of Banking, tak przetłumaczone jako tajniki bankowości Rothbarda. Te pierwsze rozdziały są właśnie taką ciekawą obroną koncepcji rynku pieniądza, ale w taki właśnie mglisty sposób, z zastrzeżeniami. Tak? Rothbard tam posługuje się pojęciem rynku pieniądza, ale on tam co chwilę te zastrzeżenia wymienia, tak? Które sprawiają, że w sumie rynku pieniądza nie ma. Tak? Ale w dobry sposób opisuje, jak rozumieć cenę pieniądza właśnie z perspektywy jego siły nabywczej. No ale mimo, że każda z tych cen to jest jak gdyby taka cena składowa, to mimo to stosowane są jakieś tam średnie, tak? Są stosowane jakieś tam indeksy, no i celem tych indeksów jest generalnie złapanie dynamiki. Tak? Większość, tak z tego co wiem, połowa przynajmniej, tak, miała zajęcia z ekonomii, więc jedne z pierwszych zajęć tam na wprowadzeniu do ekonomii czy wprowadzeniu do mikroekonomii to są indeksy cenowe. Na przykład indeks cen konsumpcyjnych, czy jakieś tam wskaźniki cen detalicznych, albo jakieś zharmonizowane indeksy, które generalnie są po prostu średnimi ważonymi, tak, jakimiś tam koszykami. Patrzymy po prostu na przykład na strumienie pieniężne w gospodarce, widzimy, że konsumenci w dużej mierze, na przykład w Polsce powiedzmy 27%, teraz tak strzelam, ale to jest pewnie w tej okolicy, 27% wydatków na rynku to są wydatki na żywność. Tak? 1/4 wydatków to są wydatki na żywność. W Indiach na przykład to będzie połowa wydatków, tak? A w Wielkiej Brytanii to będzie na przykład, nie wiem, 12–13%. Teraz w zależności od tego, jaki to jest strumień wydatków, to my inną wagę nadajemy cenom, które właśnie są, które dotyczą kwestii żywności. No i robimy sobie średnie ważone z tego, jak średni, statystyczny, reprezentatywny konsument wydaje pieniądze na rynku. I sobie robimy jakiś taki koszyk. Oczywiście każdy ma koszyk indywidualny, czyli na przykład jak jest jakiś emeryt, u którego ceny żywności to jest 30–40%, no to jest trochę inny koszyk dla tego emeryta, czy dla konkretnej osoby, niż dla tego reprezentatywnego jakiegoś konsumenta. No ale znowu, to jest jakaś niedoskonałość, my i tak stosujemy te indeksy, po co? Po to, żeby jakąś tam złapać dynamikę. One mają oczywiście absolutnie swoje ograniczenia, ale żeby złapać jakąś tam dynamikę. Co jest istotne, ceny względem siebie się zmieniają i niektóre ceny rosną szybciej, inne wolniej. Mało tego, niektóre mogą rosnąć, inne mogą spadać, tak? Jak dobrze wiemy, więc możemy sobie wyobrazić, że te indeksy cenowe mają za zadanie złapanie, jak gdyby popatrzenie, kiedyś ktoś użył, już nie pamiętam, który ekonomista, takiej analogii roju. Mamy po prostu rój, jeden wielki, jak sobie wyobrazimy ten rój, że każda z tych pszczół, powiedzmy, reprezentuje cenę, no to one jak gdyby mogą latać góra-dół, każda z nich, ale indeks cenowy to jest jak gdyby takie patrzenie na cały rój, czy on się podnosi, czy on się obniża, tak? I coś nam to mówi o przemieszczaniu się tego roju, o pewnej dynamice, w którą stronę on atakuje, w którą stronę zmierza, mimo że jak gdyby dla wielu aktorów rynkowych na przykład dużo bardziej istotne mogą być indywidualne różnice między cenami, tak? Czyli jakieś tam zmiany wewnątrz. W polityce pieniężnej generalnie to też taka istotna uwaga, głównie powiedziałbym 13 lat temu bym powiedział, że zwraca się uwagę głównie na ceny konsumpcyjne, ale teraz już trzeba dopisać to dlatego że no, w ekonomii głównonurtowej już po 2008 roku jasne się staje, że w polityce pieniężnej troszeczkę w analizach trzeba zacząć przywiązywać wagę nie tylko do cen konsumpcyjnych. Tak, przed 2008 rokiem generalnie było takie podejście, że tak, no tam możemy patrzeć, co się na giełdzie dzieje nad cenami aktywów, z cenami nieruchomości, ale w sumie na to i tak wpływu nie mamy, no bo przecież gdzie bank centralny miałby wpływ na ceny nieruchomości albo na ceny aktywów na rynku kapitałowym, skądże znowu. Więc jak i tak na to wpływu nie mamy, to patrzymy tylko na ceny konsumpcyjne, bo tylko to nas interesuje. No, to podejście trochę nawet był taki tekst bodajże Miszkina, który się ukazał idealnie przed kryzysem 2008 roku, chyba rok przed, gdzie właśnie poruszał kwestię, czy bank centralny powinien patrzeć na ceny aktywów, tak? No i generalnie nie, absolutnie, bo i po co, ale po 2008 roku już coraz więcej publikacji, czy podejście generalnie się zmienia, sugestie są takie, żeby jednak trochę do tych innych cen też przywiązywać wagę, mimo że w sumie tak, dalej nie mamy na to wpływu, tak? Tylko po co te narzędzia wymyślamy, które niby mają podbijać ceny aktywów. Tutaj taka pewna uwaga dotycząca wskaźników alternatywnych. To jest przykład Shadow Government Statistics, takiego inwestora amerykańskiego, który sobie stwierdził, że będzie wyliczać wskaźnik alternatywny inflacji. Także mu się nie podoba oficjalnie wyliczana inflacja, twierdzi, że skoro rząd ją wylicza, to coś musi być z nią nie tak, tak jak cokolwiek rząd robi, to musi być coś nie tak z tym, tak obojętnie co, tylko po prostu zawsze 100%. Cokolwiek rząd powie, to musi być dokładnie odwrotnie. Więc według tej filozofii tak, też musi być coś nie tak z inflacją. Oczywiście może być inflacja zafałszowywana, no bo dlaczego nie? Pełno informacji rząd fałszował w historii, więc czemu i nie inflacja? Natomiast trzeba pamiętać przy tym, że wskaźnik alternatywny musi być sensowny i też zrobiony według jakiejś sensownej metodologii. Ta metodologia powinna być przedstawiona, upubliczniona, ktoś powinien ją zrecenzować, ktoś powinien ją skrytykować, powiedzieć, co z nią jest nie tak, ktoś powinien odpowiedzieć na tą krytykę, na przykład współtwórca czy twórca takiego indeksu. No i na przykład przy Shadow Government Stats nie mamy do czynienia z czymś takim. Zresztą nawet jak ktoś troszeczkę się interesuje metodami ilościowymi i popatrzy, ciekawy ten indeks alternatywny, bo to jest oficjalna inflacja w Stanach Zjednoczonych, a to jest indeks alternatywny. Jak tak ktoś popatrzy stąd na przykład na ten wykres, to patrzy, że to jest identyczny wykres, tylko jest po prostu dodana jakaś stała. To jest dokładnie to samo, tak? To jak on ten indeks wylicza? No tak, on sobie dodaje stałą po prostu jakoś, tak? I tyle. I uważam, że to jest dobra stała, którą sobie wymyślił na podstawie tego, że tu były jakieś korekty przeszłe. Twierdzi, że tu oszukiwano na inflacji, tam tu oszukano 1%, tu kolejny procent, tu kolejny procent. I te oszustwa twierdzi, że jak się zakumulowały, to teraz trzeba już je na zawsze dodawać tutaj, co jest oczywiście absolutnie absurdalne, bo nawet jeśli wtedy doszło do tych oszustw, to potem one już są nieaktualne, tak? To potem już jak gdyby indeks, bo w inflacji chodzi oczywiście o dynamikę cen. Z drugiej strony istnieje coś takiego jak sensowne wskaźniki alternatywne. Tak? Jak na przykład chcemy wyszukać, czy rząd oszukuje ze wskaźnikami inflacji, to można to zrobić i tu jest taki ciekawy projekt Billion Prices Project, można sobie wejść, sprawdzić, wygooglować, polecam sobie zobaczyć. I możemy sobie popatrzeć, rzeczywiście to jest trochę nieostre. Oficjalny to jest ten z kropką, a ten Billion Prices Project to jest ta linia bez kropki, tak? Czyli ta czarna kropka pokazuje oficjalny wskaźnik, a tutaj mamy tak łagodnie to, co się wylicza na podstawie cen w internecie. Ten Billion Prices Project to po prostu stwierdza, będziemy patrzeć na ceny w internecie. Internet jest w miarę przejrzystym medium, jeśli się wylogujemy oczywiście z mediów społecznościowych. I można jak gdyby tam zbierać bardzo rozmaite informacje na temat tego, jak wyglądają ceny. I tak, jak sobie przeanalizujemy, tu jest Wenezuela oczywiście sprzed czasów hiperinflacji, no bo jak inaczej. Popatrzymy na przykład na Wenezuelę. Nie widać, prawda, żeby tutaj jakieś oszustwo było. W przypadku Kolumbii też nie widać, Brazylii nie widać, czy nie widać, więc generalnie konkluzja taka, że tutaj z manipulacją nie mamy do czynienia. Tak samo można popatrzeć na w Argentynie też jak gdyby zrobiono taką analizę i prawda, nie ma, nie widać, żeby... Okej. A jak to wrzucimy na zmiany... No dobra. I to jest właśnie jeden z dobrych indeksów, który złapał za rękę dokładnie rząd Argentyny. Na tym, że rzeczywiście tu mamy do czynienia z manipulacją, jeśli chodzi o wyliczanie wskaźników inflacji. Mamy permanentne zaniżanie oficjalnego wskaźnika inflacji o jakąś tam wielkość i rzeczywiście sensowne zastosowanie wskaźnika alternatywnego, który został przedstawiony, upubliczniony, opublikowany, zrecenzowany, skrytykowany, zrobiony w rygorystyczny, dokładny sposób, no to wtedy, prawda, można powiedzieć, że faktycznie złapaliśmy tutaj rząd za rękę na tym, że mamy do czynienia z manipulacją. Ok. Teraz tak, w dyskusji na temat teorii pieniądza nie da się uciec od czegoś, o czym wielu już słyszało, co wielu nie znosi, nienawidzi, od ilościowej teorii pieniądza. No, znaczy... Z ilościową teorią pieniądza jest bardzo wiele problemów. Ona dzisiaj służy tak naprawdę jako chłopiec do bicia albo chłopiec do ignorowania, co najmniej. Natomiast jest to, jak ja to mówię, taki teoretyczny benchmark, od którego można zawsze zacząć. Tak? Czyli na przykład jak ktoś chce, w zasadzie chce odrzucić tą ilościową teorię pieniądza, to i tak dobrze jest od niej zacząć. Tak? Od tego, żeby opowiedzieć, czym ona jest, o co w niej chodzi, jaką ona ma rolę historyczną. Dlaczego? Dlatego, że pozwala właśnie zobaczyć, czemu pieniądz w zasadzie, czy ilość pieniądza nie jest tak naprawdę neutralna. Bo w warunkach równowagi ilościowa teoria pieniądza, czy celem teoretyków ilościowej teorii pieniądza, czy jak popatrzymy na historię, prehistorię myśli ekonomicznej, czy jak się cofniemy do tam starożytnej Grecji albo do wieków średnich, czy popatrzymy na historię myśli ekonomicznej, czyli będziemy zaczynać od Davida Hume'a, którego się uważa w sumie za tego pierwszego przedstawiciela ilościowej teorii pieniądza, i potem Adama Smitha, i potem Davida Ricardo i Karola Marksa. Jak sobie będziemy na to patrzeć, to chodzi jak gdyby o taką koncepcję, gdzie można sobie uważać, że zmiany w ilości pieniądza są neutralne dla gospodarki. I przy tym opisie rzekomej neutralności, czy potencjalnej neutralności ilości pieniądza w gospodarce, pojawiają się takie w sumie trzy kwestie, to znaczy ich może być trochę więcej, ale zasadniczo trzy wydają się najistotniejsze. Bo co to znaczy ilościowa teoria pieniądza? Ilościowa teoria pieniądza mówi tyle, że jak zmieniamy ilość podaży pieniądza, to w sumie realnie niewiele się musi zmienić. No właśnie, ale co to znaczy niewiele? Tak? I w ogóle w jakim czasie? Tak? No, czy pieniądz jest neutralny, czy ilość pieniądza jest neutralna na przykład w ciągu 2 lat? No i tak i nie. Czy można powiedzieć, że na przestrzeni 10, 20, 30, 100 lat można mówić o neutralności pieniądza, jak się zwiększa podaż pieniądza cały czas? No też nie do końca jak gdyby, tak? Więc o co tak naprawdę chodzi? No, chodzi o to, żeby załapać, gdzie te różnice się pojawiają, czyli trochę tak jak z wyobrażeniem jakiegoś idealnego świata, w którym nic się nie zmienia, żeby zrozumieć, dlaczego zawsze się coś zmienia, tak? Czyli dlaczego to jest absolutnie niemożliwe. I tak te problemy kluczowe, które wybrałem, to właśnie równomierność przyrostu, pełna informacja i cofanie się informacji w czasie. Co to w ogóle znaczy? Jak popatrzymy na Hume'a, czy na te eksperymenty myślowe z XIX wieku dotyczące ilościowej teorii pieniądza, to chodziło o coś takiego. Wyobraźmy sobie, że nagle podwajamy podaż pieniądza w gospodarce. Czy coś się zmieni? To była taka bardzo chałupnicza, skromna, znaczy taka nieuporządkowana analiza. A wyobraźmy sobie, że mamy 2 razy więcej pieniędzy w gospodarce. To czy coś się zmieni? Przecież mamy tyle samo wiertarek, tyle samo samochodów, tyle samo krzeseł. Nic się przecież nie zmieni. Dokładnie to samo mamy, tak? No ale coś tu jednak nie gra. Więc musimy poczynić dodatkowe założenia, żeby rzeczywiście nic się nie zmieniło. I te co najmniej 3 dodatkowe założenia są właśnie takie, że musimy mieć równomierność przyrostu. Czyli ten pieniądz powinien wszędzie dwukrotnie być podwojony dokładnie w tej samej ilości, dokładnie w tym samym tempie, dokładnie w tym samym miejscu. Czasami się używa tego słynnego zobrazowania w postaci helikoptera zrzucającego pieniądze z helikoptera, ale to nie jest dobre, pokazanie, tak? Bo helikopter, który leci, też zrzuca w konkretnych miejscach. Mało tego, jak będzie zrzucać w tych miejscach, to można się spodziewać, tak myślę, znając ludzką naturę, że się zaczną robić kolejki w tych miejscach. I zakładając, że ktoś nie będzie pilnować porządku przy tych kolejkach, to się ciekawe rzeczy mogą dziać, jeśli by spadały na przykład takie kostki, na przykład $1 000 000, tak spadają. Takie równomierne zrzucanie, tak? Takie gdzieś pojawiające się. Oczywiście nawet helikopter nie doprowadzi do równomiernego rozprowadzenia nowej podaży pieniądza, tak? Mimo że to jest taka ulubiona metafora, która się pojawiła też właśnie w tekście Miltona Friedmana, chociaż wydaje mi się, że on nie jest jej autorem, ale teraz już w tej chwili nie pamiętam. Także równomierność przyrostu musiałaby polegać na tym, że w jakiś magiczny sposób każdy, niezależnie od tego, gdzie się znajdzie, w którym miejscu, miałby nagle 2 razy więcej pieniędzy. Obojętnie, czy to byłyby pieniądze gdzieś tam gromadzone na saldzie gotówkowym w skarpecie, pod łóżkiem, czy byłyby to pieniądze gdzieś tam na koncie bankowym, czy byłyby to pieniądze gdzieś tam w skrytce. Wszystko jedno. W jakiś magiczny sposób nagle byśmy odkryli, że mamy 2 razy więcej pieniędzy z dnia na dzień, albo nawet nie może być nawet z dnia na dzień, musi być z sekundy, z ułamka sekundy na ułamek sekundy. Nagle, bak, wszyscy mamy 2 razy więcej pieniędzy. Więc to by było jedno założenie, któremu się poświęca uwagę na przykład w szkole austriackiej. Tak? Mówi się o efektach Cantillona, że efekty Cantillona są dlatego, że tej równomierności nigdy się zachować nie da. Że zawsze jest nierównomierność, bo pieniądze się pojawiają na konkretnych rynkach, w konkretnych kanałach. Drugie założenie to jest założenie o pełnej informacji. To znaczy nie dość, że to pieniądze musiały się pojawić równomiernie wszędzie, przyrosnąć jak gdyby w tym samym stopniu, to jeszcze wszyscy by musieli o tym wiedzieć. To nie musiałaby być doskonała informacja, taka, że nie wiem, że idealnie musielibyśmy znać przyszłość. Nie, wystarczyłaby pełna informacja. To i tak jest dosyć ostre, problematyczne założenie, ale przynajmniej w jakim stopniu realistyczne. Że każdy by dokładnie wiedział, że takie podwojenie podaży pieniądza nastąpiło. I to nie wystarczy, że każdy by wiedział, że podwojenie podaży pieniędzy nastąpiło. Musiało być tak, że każdy by wiedział o tym, że to nastąpiło i każdy by wiedział, że każdy inny o tym wiedział, także wiedząc, że ten o tym wiedział, że każdy inny o tym wiedział. Tak? To znaczy to by była dokładnie pełna informacja, że nie ma absolutnie miejsca do eksploatacji jakiejś tam niewiedzy. No bo wyobraźmy sobie na przykład taką sytuację, że następuje podwojenie podaży pieniądza wszędzie, w każdym miejscu. I jakiś sprzedawca zauważył, obudziłem się i mam 2 razy więcej pieniędzy, świetnie, ale na przykład nie wie o tym, że inni mają 2 razy więcej pieniędzy. No to w tym momencie na przykład mógłby nie podnieść swoich cen dwukrotnie, tak? Uznałby, do czego miałby podnieść? I na przykład by doszło do szybkiego drenażu jego zasobów realnych, w sensie tego, co ma do zaoferowania w sklepie, bo wszyscy inni mieliby 2 razy więcej pieniędzy i by z tych pieniędzy na przykład skorzystali, tak? Też nie wiedząc na przykład, że on też ma 2 razy więcej tych pieniędzy, tak? Więc tylko taka pełna informacja oznaczająca, że każdy rozumie ten proces i co się w nim dzieje, mogłaby oznaczać, że do jakiejś neutralności mogłoby dojść. Tym z kolei zajmuje się na przykład szkoła Roberta Lukasa, czy generalnie modele Roberta Lukasa mówią o niepełnej informacji impulsów pieniężnych, czy tego, że impulsy pieniężne w sytuacji niepełnej informacji w specyficzny sposób definiowanej mogą powodować do jakichś tam procesów, procesy też redystrybucyjne, tak? Nawet przy założeniu równomierności przyrostu, tak by było. No i wreszcie trzecie założenie, też ważne, to mimo, że byłaby ta pełna informacja, to ona jeszcze musiałaby dokonać niemożliwego, czyli cofnąć się w czasie. Dlaczego? Dlatego, że mamy na przykład kontrakty zawarte wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, 2 tygodnie temu, miesiąc temu, rok temu, 2 lata temu. Mamy kontrakty długoterminowe i te kontrakty zostały zawarte. I teraz załóżmy, że nie wiem, właściciel mieszkania wynajął to mieszkanie za powiedzmy 1500 zł, ciekawe gdzie, za 1500 zł nie wiem, tydzień temu. Dzisiaj doszło do podwojenia podaży pieniądza, równomiernego. Wszyscy mają 2 razy więcej pieniędzy. Jest pełna informacja, wszyscy wiedzą, że wszyscy mają 2 razy więcej pieniędzy i wszyscy wiedzą, że wszyscy wiedzą, włącznie z tymi, którzy w tym mieszkaniu mieszkają i włącznie z właścicielem tego mieszkania. No i właściciel mieszkania przychodzi do takiej osoby i mówi, Głupia sprawa. Taka niespodzianka dzisiaj się pojawiła i mamy w sumie 2 razy więcej pieniędzy wszyscy, nie? I wszyscy o tym wiemy. No tak. No więc chciałem złożyć propozycję, żeby ceny były jednak 2 razy wyższe wynajmu. Jest umowa, tak? Tydzień temu podpisana, mowy nie ma, tak? Więc żeby... I już to by powodowało nieneutralność pieniądza. Czyli nawet jakby był równomierny przyrost, jakby była pełna informacja o tym równomiernym przyroście i tak jeszcze by dochodziło do jakiejś redystrybucji, dlatego że byłyby kontrakty zawarte wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, etc. To są jakieś takie sztywności cenowe, kontraktowe z przeszłości. Tym na przykład się zajmuje trochę szkoła nowego keynesiizmu, tak? Tego jak właśnie te przeszłe kontrakty, podpisanie konkretnych cen też może powodować jakieś dodatkowe procesy redystrybucyjne w momencie, gdy są jakieś szoki, no powiedzmy popytowe, ale tak samo mógłby wystąpić jakiś szok pieniężny, na przykład jakby doszło do skurczenia się akcji kredytowej, akcji monetarnej. Ale czysto teoretycznie nie można by zrobić takiego patentu, że na przykład rząd chciałby zmienić dwukrotnie powiększyć podaż pieniądza w ten sposób, że na przykład wszyscy w tym samym momencie na swoich rachunkach bankowych dostaną te pieniądze. Będzie przeprowadzona kampania informacyjna, więc to będzie niemożliwe, żeby nikt o tym nie wiedział. I jednocześnie na boku na przykład dokonał zmian w prawie cywilnym, na podstawie której wszystkie kwoty, wszystkie wartości zawarte do dnia X zostają zwiększone dwukrotnie, więc teoretycznie można po prostu obok zwiększenia podaży pieniądza także zmienić prawo, że no po prostu mnożymy wszystkie wartości we wszystkich zawartych umowach razy 2. A to wtedy na przykład jak są kruszce już na rynku o jakiejś wartości, no to nie oznacza, że... Znaczy w sensie jak mamy, no nie wiem, 2 zł, to te 2 zł automatycznie jest... To też wtedy koliduje z tym, co powiedział kolega, no bo nie da się na przykład monety zmienić wartości tego kruszca, który jest w nim zawarty chyba, tak? Rozmawiamy o pieniądzu tutaj. Dekretowym. Rozmawiamy o pieniądzu dekretowym. Ale stal też jesteś warta. Tak, no ale też mamy bilon, tak, w obiegu przy pieniądzu dekretowym. Tak, więc on jak gdyby... Proszę? Ja mówię, że akurat bilon jest chyba z miedzioniklu zrobiony. No tak, nie ze stali, oczywiście, ale to nawet więcej warte, tak, mieć. Tak? Zresztą był problem z jednocentówkami w Stanach Zjednoczonych, jak zaczęły mieć wyższą wartość, jeśli chodzi o zawartość miedzi w środku, niż 1 cent. Z jednogroszówkami w Polsce też tak jest. Tylko, chyba też właśnie. Tylko, że nie można ich przytapiać, bo za to grozi 20 lat pozbawienia wolności. Tak. A niektóre biznesy, pamiętam, potrzebowały chyba jedna z sieci fast foodów chyba można było zestaw warty 10 zł kupić za 3 zł, jeśli się przyniosło w jednogroszówkach. Takie jakieś promocje robili. Ale odpowiadając na pytanie pana, to nawet nie jest czysto teoretyczny, hipotetyczny przypadek. Myśmy to mieli w Polsce w 1995 roku, tylko w drugą stronę. Tak zwaną denominację. To znaczy rząd stwierdził, że 10 tysięcy razy zmniejszy podaż pieniądza, ale deflacja, nie? 10 tysięcy razy zredukowano podaż pieniądza w Polsce w 1995 roku. Wprowadzono tak zwane nowe złote, które były 10 tysięcy razy mniej warte niż stare złote. Po co? Tylko po to, żeby mniej tych zer trzeba było wypisywać w wielu miejscach, ale zasadniczo proces spełniał te wszystkie 3 kryteria. Tak, czyli po pierwsze dokonano tego wszędzie, po drugie była kampania informacyjna, że coś takiego następuje, po trzecie zrobiono zmiany takie, że na przykład przeszłe kontrakty albo hipoteki na przykład, tak? Na hipotece było wpisane, że jakaś nieruchomość jest obciążona na powiedzmy 1 000 000 złotych, czy tam to wtedy pewnie było 10 milionów złotych obciążenie nieruchomości, no to nie było 10 milionów, tylko to było 1000 złotych, tak? Że zredukowano to o 4 zera, tak? Także to jak najbardziej jest możliwe teoretycznie, tak? Ale nadal to nie będzie neutralne, no bo nie każdy przedsiębiorca w tym samym czasie podniesie ceny, tak? Nie, ale tak jak było... Nie dostosowuje się tak szybko. Ale właśnie przy denominacji tak po prostu było, tak? Każdy z przedsiębiorców wiedział, co jest grane i od razu obniżył cenę 10 tysięcy razy, tak? To nie było tak, że lizak kosztował 1 nowy złoty albo 20 tysięcy starych. No. Tak. Przelicznik był jednak jednakowy, więc... Tak. Znaczy ktoś może powiedzieć, że to jest sztywny przelicznik, ale tak naprawdę z punktu widzenia jak gdyby faktycznego to działa tak, jakby ktoś zmniejszył 10 tysięcy razy podaż pieniądza, tak? Warto dodać, że przez bodajże rok wtedy jeszcze funkcjonowały... 2 lata. Dokładnie. Tak, obieg był równoległy, tak. Jako dodatkowy element, żeby tej dezinformacji nie wprowadzać, bo starsi ludzie na przykład, tak, żeby mieli czas na adaptację i tak dalej, tak? Także to tak, słusznie, nie? No ale generalnie możemy, nawet jeśli ktoś twierdzi, że to nie jest idealny przykład 10-krotnej redukcji podaży pieniądza, 10 tysięcy razy redukcji podaży pieniądza, to w jakiś sposób, prawda, myślę, że czujecie ten przykład, tak? Że to mniej więcej, żeby złapać rolę tych 3 założeń, to jakoś to tam mniej więcej oddaje. Ilościowej, więc to są te trzy założenia, a jedna z kwestii w ogóle, która się pojawia, do której wrócę na koniec, to jest kwestia tego w ogóle, co to jest podaż pieniądza. Definicja podaży pieniądza. To jest jeden z problemów, który spędzał sens powiek teoretykom ilościowej teorii pieniądza, zwłaszcza monetarystom, który ostatecznie doprowadził do tego, że generalnie ilościowa teoria pieniądza została zepchnięta gdzieś tam do końca we współczesnej myśli pieniężnej. Okej, to jak szybko popatrzmy na ten rynek pieniądza. Jakie są czynniki na tak zwanym rynku pieniądza decydujące o tych poziomach cen, kształtowaniu się? To mamy tak, czynniki monetarne, mówi się właśnie, że jest ta podaż pieniądza albo coś, co dzisiaj ma zastąpić, czyli agregaty monetarne powiedzmy. Z drugiej strony jest czynnik realny pierwszy, czyli popyt zgłaszany na pieniądz przez tych, którzy go chcą kupić, czyli sprzedawców dóbr i usług. Tak, czyli każdy producent, jak gdyby wytwarzający coś realnego, oferujący na rynku, jak gdyby zgłasza popyt na pieniądz. Drugi czynnik realny to jest popyt utrzymywany na pieniądz, czyli tych, którzy te pieniądze posiadają. Można powiedzieć, że to jest jedno i drugie jest popytem na pieniądz. Znowu, to jest kwestia językowej, to jest kwestia terminologiczna, jak my to sobie nazwiemy. Natomiast generalnie chodzi o to, że na tą wartość pieniądza wpływają z jednej strony ci, którzy go właśnie chcą nabywać, czyli sprzedawcy innych dóbr i usług, oraz ci, którzy ten jak gdyby pieniądz, czy te agregaty monetarne trzymają tak, w swoim saldzie, czyli czy chcą je wydawać, czy nie chcą ich wydawać. No i efektem jednego i drugiego są zjawiska albo inflacyjne, albo zjawiska deflacyjne. To znaczy na przykład, jak jest wzrost podaży pieniądza lub szerokich agregatów monetarnych, jest na przykład akcja bankowa, albo jak sobie wyobrazimy taki system, w którym tylko są banknoty na przykład, emitowane przez rząd pieniądzem, na przykład nie ma sektora bankowego, to ten wzrost powoduje presję inflacyjną, bo jest więcej jak gdyby zasobu gotówkowego możliwego do wydawania na rynku i to wywołuje tą presję inflacyjną, czyli ten rój jakoś gdzieś tam się podnosi. Tak? To oczywiście dzieje się przez konkretne ceny, gdzieś tam na konkretnych rynkach, ale w sumie, ponieważ jest więcej tych pieniędzy w obiegu, to wywołuje jakoś tam presję na wzrost. Czy tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że wszyscy z jednej kryptowaluty korzystamy i to jest na przykład kryptowaluta, w której jest systematyczny wzrost podaży pieniądza o 10%. Jak wiadomo, takie kryptowaluty cieszą się największym zaufaniem, takie, w których posiadacze kryptowalut tracą najwięcej siły nabywczej rokrocznie, prawda? Oczywiście żart dla tych, co nie śledzą. Jest dokładnie odwrotnie. Natomiast w momencie, w którym mamy na przykład spadek podaży pieniądza, no to on wywoła presję deflacyjną, tak? Taką w drugą stronę. Kiedy w ogóle taki spadek może nastąpić? No, przy papierowym pieniądzu generalnie raczej się nie dzieje, pieniądze same nie znikają, a rząd nie spieszy się do tego, żeby likwidować własne pieniądze z obiegu. No ale gdy mamy na przykład agregaty pieniężne obejmujące sektor bankowy, to mieliśmy takie przypadki deflacji pieniężnej, spadku podaży pieniądza. To są oczywiście lata 30. wielkiego kryzysu, taki najbardziej spektakularny przypadek. Czy możemy powiedzieć też na przykładzie sytuacji z zeszłego roku, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły rzucać te pakiety stymulujące, że ludzie otrzymawszy te pieniądze zaczęli spłacać z nich kredyty, więc w pewien sposób kreowano nowy pieniądz, żeby rozdać go ludziom, ale również on został zastosowany po to, żeby spłacić kredyty, więc częściowo ten pieniądz sam siebie zjadł. Gdyby tak może 100% tej kwoty nie przeszło, czyli że została jakaś wyemitowana część pieniądza, która nie poszła w sektor bankowy. Nie uległa dezintegracji, ale czy to może zakrawać o jakieś zjawisko deflacyjne? Może być taki efekt netto na przykład, bo tą alchemią pieniądza dokładnie bankowego, jak gdyby tutaj ja się zajmować nie będę, ale oczywiście może być taka sytuacja, gdzie mamy przyrost jakiegoś jednego agregatu węższego, na przykład mamy tworzenie nowych rezerw albo nowych banknotów przez bank centralny, ale jednocześnie następuje proces deflacji depozytów i kredytów, który wygrywa z tym tworzeniem. Tak? No bo na przykład po 2008 roku często się ten wykres hokejowy pokazuje, że mamy przyrosty rezerw, taki nagły wzrost, wszyscy krzyczeli, zaraz hiperinflacja będzie, tak? I się oczywiście pomylili, tak? Bo co z tego, że wzrasta ta bazowa podaż pieniądza, jak jednocześnie następowało kurczenie się akcji kredytowej i nawet w niektórych przypadkach mogły się kurczyć depozyty, tak? W sensie, że banki mogły nawet bankrutować. Więc oczywiście efekt netto w sytuacji, w której mamy podaż pieniądza zheterogenizowaną, taką, w której mamy różne instrumenty i w sumie nie do końca wiadomo, jakie kryterium definicji tej podaży pieniądza przyjąć, to jest też jeden z problemów z ilościową teorią pieniądza, no to oczywiście jest pole do dyskusji, czy rzeczywiście wystąpiła to zjawisko deflacyjne, czy nie. Tego się nie podejmuje jak gdyby rozwiązania konkretnego case study, Tutaj jak gdyby tylko porządkuje pewne podstawy, nie? Więc to mamy ten czynnik jak gdyby agregatów monetarnych. Z drugiej strony mamy te czynniki realne, dwa pozostałe. Wzrost produkcyjny, czyli zwiększenie ilości dóbr i usług, które są produkowane, powoduje presje deflacyjne. Na przykład jak mamy radykalny wzrost produktywności, nie wiem, w sektorze mówi się często elektronicznym, gdzie mamy to prawo Moore'a, gdzie się podwaja póki co cały czas ta moc obliczeniowa komputerów, to powoduje, że te ceny telefonów, oczywiście ceteris paribus, a nie nowych modeli coraz lepszych, ceteris paribus, komputerów, telefonów, one sobie spadają, więc następuje deflacja z tego tytułu, że ta produktywność jest tak mocna. Tak? Gdyby się nagle na przykład okazało, że nie wiem, odkrywamy nowe źródła energii, energia staje się super tania na przykład, to też kanałem jak gdyby cenowym może iść, tak? Z czymś, z czym mieliśmy do czynienia na przełomie XV–XVI roku w Polsce, kiedy w Polsce była też na przykład deflacja, o dziwo. Kiedy to było? To kiedyś to było, nie? To przez jak gdyby kanał też realny, że mamy taką po prostu produktywność nawet na przykład w sektorze energetycznym, że generalnie tanieją te zasoby i to tanieje jak gdyby odbija się aż tak pozytywnie na tym całym roju, że nawet mamy do czynienia ze spadkiem całego indeksu, tak? Więc wzrost produkcyjny może wywołać presje deflacyjne. Z drugiej strony spadek może wywołać odwrotną presję, czyli presje inflacyjne. No. Jak mieliśmy tsunami w Japonii, tak, spadek zdolności produkcyjnych, pojawiła się jakaś tam inflacja, wzrost cen. Jak mamy na przykład COVID i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonych w wielu miejscach na świecie, który nastąpił już rok temu, to w jakim stopniu dzisiejsze procesy inflacyjne na całym świecie, na przykład braki, tak, w poszczególnych surowcach, wzrosty cen drewna albo wzrosty cen samochodów, artykułów gospodarstwa domowego, to jest w jakiś sposób efekt szoku podażowego powodowanego właśnie tym, że doszło do zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i przez to wywołało to presje właśnie inflacyjne, tak, ze strony produkcyjnej. A jeśli chodzi o ten drugi czynnik, no to mamy wzrost popytu na pieniądz, czyli jak na przykład ludzie stwierdzają, o, nie będę wydawać pieniążków, będę trzymać pieniądze bardziej w własnym saldzie gotówkowym, no to to powoduje presję deflacyjną, a w drugą stronę, jak ludzie stwierdzają, że będą redukować saldo gotówkowe, to powoduje presję inflacyjną. Tak i oczywiście to też odbywa się wszystko na indywidualnych rynkach. O czym warto pamiętać, to to, że w sumie dostosowania cenowe są w pewnym sensie optymalizujące, czyli inflacja i deflacja w jakimś sensie zawsze jest jako efekt końcowy pewnych procesów, które zaszły wcześniej, optymalna, można powiedzieć, tak? To znaczy nie walczy się, znaczy uważa się generalnie, że na przykład walka z inflacją albo deflacją za pomocą cen maksymalnych i minimalnych to nie jest zbyt dobry pomysł. Dlatego, że ceny minimalne, maksymalne będą powodować problemy nadwyżkowo, niedoborowo, alokacyjne. I nie rozwiążą jak gdyby problemu. To trochę można postrzegać, ja tutaj używam takiego przykładu do powiedzmy dzielnicy, w której na przykład rośnie przestępczość. Tak? Mamy jakąś dzielnicę, w której rośnie przestępczość, no i z tego powodu, że rośnie przestępczość, to pewnie ceny nieruchomości spadną. No i teraz, czy spadek cen nieruchomości to jest rzecz optymalna, czy nie? No z perspektywy generalnie całego procesu mówimy, że nie jest optymalna w tym znaczeniu, że lepiej gdyby ta przestępczość, znaczy zależy dla kogo, nie? Ale lepiej, żeby ta przestępczość w sumie raczej nie rosła, tak? Dla lokalnej społeczności. No ale spadek cen sam w sobie jest efektywny, optymalny w takim znaczeniu, że odzwierciedla to, co się stało, tak? Odzwierciedla to zło, które zaszło. No i tak samo inflacja, deflacja, niezależnie czy postrzegamy jako pozytywne czy negatywne, ona w jakimś sensie jest siłą wypadkową, znaczy jest efektem wypadkowym różnych sił, które współoddziałują na ceny. I to, że ceny jak gdyby na przykład no rosną, no to no tak, no rosną, no bo widocznie zaszły takie procesy, takie negatywne procesy, które tym musiały się skończyć, tak, no. Nie podobają nam się przystoje produkcyjne, tak, no ale te ceny muszą wzrosnąć w tej chwili w wyniku tego, że ta działalność była ograniczona przez ostatni rok. No i na koniec to, co chciałem powiedzieć właśnie o tym mechanizmie transmisji pieniężnej, czyli to podejście, które do tej alchemii pieniądza, które dzisiaj możemy zaobserwować w literaturze głównonurtowej, to jest oczywiście uznawane, że impulsy pieniężne działają na konkretnych rynkach w sposób nierównomierny, tak? Czyli na przykład jak są jakieś modele polityki pieniężnej, jest jakiś opis polityki pieniężnej, model polityki pieniężnej, to oczywiście gdzieś tam w finale jest ten indeks cen konsumpcyjnych, czyli indeks inflacji, który ma być powiedzmy tam cel inflacyjny 2,5 albo 2%, co oczywiście czasem może oznaczać i 3, i 4, ja mogę wrzucić 2, 3, 4, 5, 6 przed nami, więc mamy jakiś tam cel w postaci tych finalnych dóbr konsumpcyjnych, ale jednocześnie jest jak gdyby świadomość tego, że jak są impulsy pieniężne, to nie jest tak, że my na przykład obniżamy stopy procentowe, bank centralny na przykład obniża stopy procentowe, czy wprowadza jakieś tam narzędzia polityki pieniężnej, gdzie powiedzmy w danym momencie, to nie jest tak, że o, jutro zaraz ceny dóbr konsumpcyjnych się dostosują. Tak? Raz, że to tam jest powiedzmy ten okres polityki, ten okres impulsu, to powiedzmy 1,5 do 2 lat na przykład. A z drugiej strony jest świadomość, że to oddziaływuje konkretnymi kanałami. I teraz mamy takie 3 kanały wymieniane, nazywane neoklasycznymi. One są takie tradycyjne. Kanał inwestycyjny, czyli jak są niższe stopy procentowe, to jest wyższy popyt na inwestycje. Tak? W sensie takim, że bierze się po prostu więcej kredytów na te inwestycje. Tak? Prosta krzywa popytu, tak? Na rynku kredytowym, jak sobie byśmy ją narysowali. To jest ten kanał inwestycyjny. Jest kanał konsumpcyjny, po prostu kredytu konsumenckiego. Jak tam są niższe stopy procentowe, to jest więcej kredytów konsumenckich branych. Jest kanał oczekiwań też, czyli jak są niższe stopy procentowe, po prostu rynkowe oczekiwania natychmiast reagują. Tak? Mówi się, że często na przykład giełda natychmiast reaguje. Chyba że nie reaguje, to znaczy, że już zareagowała. Tak? Historie z modelowaniem oczekiwań są zawsze zabawne. Tak? Stopy procentowe zawsze wpływają na oczekiwania. Nawet jak nie wpływają, to znaczy, że wpływają, bo już wpłynęły. I są też 3 kanały nieneoklasyczne, które trochę się rozwijało w ostatnich 20 latach. Mamy ten kanał portfolio bankowego, mówiący o tym, że stopy procentowe, że jest określony portfel bankowy w zależności od stóp zwrotu i teraz jak obniżamy stopy procentowe, to zmienia się opłacalność tego portfolio, więc banki też wprowadzają jakąś adaptację, na przykład jak jest powiedzmy obniżka, były bardzo niskie stopy procentowe na początku XXI wieku, mówi się o tym bańka Greenspana, to było dostosowanie portfolio bankowego, właśnie polegało na tym, że skoro są bardzo niskie stopy procentowe, no to szukamy w portfolio bankowym trochę wyższych stóp zwrotu, więc jak gdyby przesuwamy, rozszerzamy działalność kredytową gdzieś tam w innych kierunkach. Mówi się o kanale księgowym, generalnie w księgowości jest tak, że mamy po stronie pasywów finansowanie przedsiębiorstw, tak? I możemy finansować się kapitałami własnymi, tak zwanymi, albo obcymi. No i teraz jak na przykład jest obniżenie stopy procentowej, to trochę faworyzuje to kapitał obcy, czyli zaciąganie dodatkowych kredytów po prostu, tak? Czyli przesuwanie finansowania z kapitału własnego, oszczędności, z akumulowania. A czy nie jest to samo, co kanał inwestycyjny przypadkiem? W praktyce? Nie, bo kanał inwestycyjny, znaczy powiem tak, one wszystkie na siebie nachodzą, tylko to jest jak gdyby pewien sposób modelowania polityki pieniężnej, czy modelowania impulsu pieniężnego, tego jaki model my sobie zbudujemy, bo w pewnym sensie kanał inwestycyjny też jest i portfolio, i księgowego, tak? Bo kanał inwestycyjny to jest po prostu narysowane, jak mamy na rynku kredytowym oszczędności i inwestycje, tu mamy stopę procentową, to po prostu jak im stopa jest niższa, tym po prostu więcej kredytów na inwestycje jest brane, tak? I to jest z perspektywy, znaczy ja wiem, że to może być trochę mylące, bo ja to przedstawiam tak, jakby to były wykluczające się rzeczy, ale to nie są wykluczające się rzeczy. To jest dobra obserwacja, tak? One na siebie nachodzą. No w tym znaczeniu, że mówi się, dlaczego się mówi, że te 3 pierwsze to jest kanał neoklasyczny? Bo to jest prostszy model. Bo to jest model, w którym mamy tylko C+I na przykład. Tak? Czyli patrzymy na wielkości tego konsumpcji i inwestycji. Natomiast model jak gdyby portfolio albo księgowy to jest model pogłębiony, dodatkowe podmioty. Natomiast zachodzi w nich też to, co Pan powiedział, tak? No bo jasne, spada stopa procentowa, no to są wyższe inwestycje, no ale jak popatrzymy w sposób zdezagregowany, bardziej heterogeniczny, to zobaczymy, że tam zachodzi właśnie to zjawisko księgowe. Tak? Nie wiem, czy w miarę sensownie. No powiedzmy, że jest to jasne. W miarę. Tak samo kanał, albo jest też kanał ryzyka, to też kolejny dochodzi, tak? I kanał ryzyka mówi po prostu o tym, że jak jest niższa stopa procentowa, to szukamy, to następuje adaptacja w zachowaniach dotyczących zarządzania ryzykiem, że jest większa skłonność do ryzyka, tak? No ale znowu Pan by powiedział, że no ale w portfolio bankowym to też zachodzi, tak? Że jak gdyby, jak jest zaadaptowanie się do ryzyka, polegające na tym, że w portfolio szukamy na przykład bardziej ryzykownych instrumentów, tak? Tylko wyższych stopach zwrotu. Więc jak gdyby to jest tylko, to nie są, to są rzeczy, które jakbyśmy narysowali, to byśmy mieli olimpiadę jako, no powiedzmy, nie będzie, tak? Ale mielibyśmy, to nie są rzeczy wykluczające się, tylko raczej bardzo często na siebie nachodzące. No i tylko wspomnę, że mogłoby być potencjalnie kanał struktury kapitałowej, który jest na przykład w austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, tak? O tym, że obniżanie stóp procentowych powoduje też zmiany w strukturze kapitału, no ale na to, tego nie mam czasu w zasadzie rozwijać. To już szybko, bo jeszcze może ktoś jakieś pytania ma. Jest małe przywiązanie generalnie do ilości podaży pieniądza, bo dzisiaj banki centralne nie są zainteresowane ilością pieniądza. Wynika to z finansowych innowacji, niestabilności szybkości obiegu, więc są problemy pomiarowe. Łatwiej się po prostu modeluje stopy procentowe. No i jednocześnie ilościową teorię pieniądza traktuje się poniekąd tautologicznie, czyli na przykład jak się weźmie taką książkę Interest and Prices Woodforda, taką biblię, można powiedzieć, współczesną, dotyczącą ortodoksyjnej polityki pieniężnej XXI wieku, jeszcze bez tych dodatkowych nowych innowacji, które wprowadzono po 2008 roku, to tam właśnie w tej książce jest jak gdyby opisane, że znaczy jest w sumie wspomniane, że ilościowa teoria, ona może być poprawna, ona jest jak gdyby tautologiczna, no bo my na przykład obniżamy stopy procentowe i to powoduje jakieś zmiany i modelujemy sobie, że polityka banku centralnego powoduje zmiany w takich, a nie innych agregatach, takie inne konsekwencje w zatrudnieniu i w inwestycjach, w konsumpcji, zachowaniach podmiotów ekonomicznych, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw itd. I to nam w zupełności wystarczy, a jak gdyby w tym procesie, który zachodzi, zmian i wpływania na siebie tych czynników, gdzieś tam ta sobie ilościowa teoria działa w sensie takim, że tak, no zwiększyliśmy gdzieś tam podaż pieniądza, to ceny gdzieś tam wzrastają. Tylko jak gdyby to jest nam niepotrzebne do modelowania tej polityki pieniężnej, w zupełności nam wystarczy to bez tej ilościowej, znaczy bez przedstawienia tej ilościowej teorii pieniądza, nawet jak ona działa na poziomie gdzieś tam jakimś fundamentalnym, tak? Więc jest takie trochę to tak jak z fizyką klasyczną i kwantową, tak? Że po prostu jak gdyby to są różne poziomy rozumowania. Ok, to dziękuję i no, jest za 5, ale ponieważ później zaczęliśmy, to ja mogę przerwę przeczekać i posłuchać ewentualnie pytań albo komentarzy.